Pogadajmy o Twoich planach związanych z kolejnymi pojedynkami. Wiem, że Arab pośrednio już wyzwał cię na pojedynek. Tak. No, z Arabem rozmawialiśmy o tym, nawet się zwanialiśmy w tej sprawie. Nawet jak gratulowałem mu teraz po wygranej walce, bo bardzo dobra walka. Arab naprawdę zaskoczył mnie. Znaczy, spodziewałem się, że będzie szedł po nogi, ale z Tyburskim akurat też sparowałem w uniku, więc wiem, że też nie odpuszczę, że to jest mocny chłop. Stójkowo mógłby mieć, jeżeli by to w stójce się rozgrywało, Arab by mógł mieć problem, naprawdę, bo uważam, że bardzo mocno biją i są dobrze przygotowani bracia, obydwaj. No, ale tak jak się spodziewałem, poszedł po nogi. Arab mi napisał od razu po walce: no to super, no to co, kiedy my? Zaczepił mnie już tak, że teraz już nie mam odwrotu. Ale ja mu powiedziałem, że jeżeli będę mógł wrócić, bo teraz, no, niestety mam przerwę od treningów, tak bardziej związane z różnymi rzeczami, które gdzieś tam się w życiu dzieją. Ale jeżeli mi się wszystko poukłada do grudnia i będę mógł wrócić spokojnie na matę, gdzie będę miał te 3 miesiące, żeby się przygotować, to jestem w stanie w marcu z Arabem zawalczyć jak najbardziej. No ale do tego czasu jeszcze mam chwilę, żeby po prostu sobie wszystko poukładać i wrócić na matę. No ja muszę mieć ten spokój taki w głowie wewnętrzny, żeby się skupić po prostu na tych treningach 2 razy dziennie. Już wiem, jak wyglądały moje wcześniejsze przygotowania. Wiem, jakich rzeczy nie powinno się robić, żeby nie zakłócić tych wszystkich przygotowań i żeby wyjść, wiadomo, z ręką podniesioną w górze, no to trzeba się skupić w 100% i oddać w tym treningom, tym bardziej, że Arab, jak pokazał po ostatniej walce, jest wymagającym też zawodnikiem, nie można go w żaden sposób lekceważyć. Nie wiem, porównywanie, kto jest lepszy w stójce, w parterze i tak dalej, to w ogóle nie jest dla mnie na tym poziomie. Jeżeli tu jest zawodnik kompletny MMA, no to trzeba się w ten sposób też przygotować, trzeba się przygotować i na... Fajnie by było widzieć Araba, jak bije się też w stójce, jakby nie sprowadza tej walki tylko do parteru. To walkę z wujkiem sobie musisz obejrzeć. Widziałem walkę z wujkiem, wujek zawalczył naprawdę w zajebistym stylu. Najbardziej mi się podobał fikołek, kurwa, podwójny. To było bardzo fajne, pozdrawiam wujek, no ale zdecydował się na walkę w takim wieku, no trzeba też mu oddać to, no ale no nie było to za bardzo sportowe widowisko, no ale cóż, no. No, Arab też cię fajnie skomplementował. Chyba powiedział, że masz ręce jak bochny chleba, nie? No tak mówią też, Że silny z ciebie że gość. tak jest, ale Arab też jest silny. No, on też, powiem szczerze, że ja nie wiedziałem, że on lata w takiej wadze. On jest 95 waga, tak jak ja. Ja w tym momencie ważę coś pod 100 kilo, tak naprawdę, więc musiałbym schodzić z 5 kilo, bo 9, nie wiem, może byśmy ustalili sobie wagę 9,5, powiedzmy sobie, moglibyśmy się bić gdzieś tak w okolicach stówy. Z tym, że Arab, ja mam bardzo dużo, można powiedzieć, trochę mięśnia więcej do tlenienia, więc bym miał dużo, dużo ciężej, no, z drugiej strony. Nie wiem, jeszcze nie myślałem o tym. Mam nadzieję, że sobie ustalimy wszystko. Jeżeli tylko będę mógł wrócić na treningi, na pewno sobie od razu ustalimy, w jakiej wadze się będziemy bić, jak to wszystko będzie wyglądało, ale na pewno by był to fajny pojedynek. Sportowy, fajny pojedynek. No. Bo walka twoja z sobotą nie dojdzie do skutku nigdy. Nie. Nigdy w życiu. Sobota nie zasługuje na to, żebym w ogóle podniósł rękę. On to powinien być. Dobra, już nie będę się Ale tak nie. nawet ciężko by było znaleźć wspólny mianownik wagowy między Nie, wami, bo no, sobota ten też, mniej chyba słuchajcie, no powiem waży. tak, no on może sobie szukać tysiące argumentów, no ale no, ja nawet nie będę się wypowiadał, no gdzie ja, gdzie on, no. A Szanujmy się. kto jest teraz najlepszym raperem w MMA, w twojej opinii? Najlepszym raperem w MMA? Kurde, ale mi dałeś dobre pytanie. No teraz mi się rzuca Arab, tak naprawdę, powiem szczerze. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o MMA, jeżeli byśmy powiedział, że zapasy czy jiu-jitsu, to na pewno bym powiedział, że Arab. Naprawdę, bo bardzo fajnie szedł po te nogi. Ja nie mówię, Tyburski był też dobrze przygotowany, przecież on trenuje w Uniku. Wiadomo, że Unik jest klubem, który się wywodzi jakby z K1, tak? No ale Radek Paczuski też trenuje MMA, też bije się w formule MMA. Z tego co wiem, tam go trenował Szyszka, też wywodzący się z MMA, więc on był typowo przygotowany pod MMA, ale wydaje mi się, że płaszczyzna, w której by się dużo lepiej odnajdywał, no to byłaby K1, no. Ale Arab go zaskoczył. Arab po prostu konsekwentnie leciał lewa, prawa, nogi, wjeżdżał w te nogi, miał naprawdę szybkie wjazdy zapaśnicze takie, no i dało to efekt taki, jaki dało. Jiu-jitsu też lekcję odrobił, więc fajnie się na to patrzyło. No, trenował z Arab, gołębiami. zobacz, jaką ja ci robotę zrobiłem, człowieku. Od razu No. masz z 500 lajków. No, albo z 1000. Jak nie 1000.
500 może to pewnie, 1500 wiesz, nawet. Od płci pięknej, wiesz, wszystkie moje fanki przychodzą teraz na twoją tonę. Cóż, oddam ci to. No, Arab zrobił dobrą robotę, Filipek też się postarał, ale i tak całe show ukradł im niejaki Marcin Najman, nie uważasz? Ja pierdolę. Nie, w ogóle powiem ci szczerze, że tak, że dla mnie, dzisiaj widziałem w ogóle dobry taki ten, że dobry mem, słoń mi wysłał, nie, że jest baba w ciąży, nie, i typ przykłada ucho do jej brzucha i mówi, Boże, jak kopię nasz mały Najmanek. No właśnie. No i to Najman Scratch Show, moim zdaniem, no to po prostu jest człowiek błazen, człowiek żenada na takim poziomie, że on już ma to wliczone w koszta. To jest moim zdaniem najlepszy biznesmen w polskim boksie, bo za dużo się nie pobił, za dużo kontuzji nigdy w życiu nie miał, a zarobił pieniądze i wydaje mi się, że on z tego swojego przegrywania zrobił sobie sposób na życie. I ludzie się spuszczają w komentarzach, i tak go hejtują, i tak mu ciupają, a on i tak zarabia hajs, i tak go zapraszają różne gale, więc on sobie zrobił z tego, on bardzo mądrze podchodzi do swoje, mądrze, no mądrze w całym debilizmie w ogóle, całej tej otoczce debilnej, ale podchodzi w ten sposób właśnie do tego kabaretu, który prezentuje, żeby zbudzać to show, żeby gdzieś tam być na językach ludzi. No nie będą oni mówić fajnie, ale cały czas się będzie kręcili, nie kręciło, nieważne jak mówią, ważne, że mówią, on pewnie wychodzi z takiego założenia, i tak zapraszają go na wszystkie gale, i tak mu dadzą zarobić, więc nawet jak się ludzie gdzieś tam, widziałem, że jakiś zawodnik z Fenu powiedział, że jeżeli Najman przyjdzie się tam bić, to on odchodzi, i moim zdaniem takie unoszenie się honorowe, ja rozumiem tych chłopaków, bo też jestem honorowy i tak dalej, też na wiele rzeczy się nie zgadzałem w różnych dziedzinach gdzieś tam w życiu, gdzie uczestniczyłem, ale potem zobaczyłem, że to nie na tym polega. No, są pajace, którzy zawsze będą pajacami i oni nie mają wstydu, nie kierują się żadnymi wartościami, i w momencie, kiedy chłopak ma rezygnować z walki, bo jakiś Marcin Najman przyjdzie do Fenu, nie chce przychodzić, a co mnie to obchodzi? Mnie tak naprawdę chuj obchodzi jakiś Najman czy Don Casio, ich walka nie interesuje. Ani nie sprawdzam jednego, ani nie sprawdzam drugiego. Pół Polski się nad tym spuszcza. Mnie to zupełnie nie interesuje, nawet nie komentuję. Jeden drugiego kopnął. Myślę, że są się wywarci. Tego Casio nie znam, też ubliża wszystkim w komentarzach, znaczy nie w komentarzach, tylko gdzieś tam na tych konferencjach. Jest taki bardzo wulgarny, tych dzieciaków go tyle sprawdza, moim zdaniem też powinien trochę inny poziom reprezentować, ale ja nikomu nie będę mówił, jak ma żyć. Jeżeli on znalazł sposób na siebie, na atakowanie ludzi, ubliżanie wszystkim od kurew, ciśnięcie z, nawet z jakimiś tam autorytetami, ze wszystkimi, nie ma szacunku do nikogo, no to i się podoba ludziom, no to po prostu, no tak się sprzedaje w takim stylu. Jeżeli on mówi, że jest, przynajmniej może jest szczery w tym wszystkim, nie? O tyle dobrze z tym Casiem, że jedzie ze wszystkimi i jest szczery, no ale w jakim to robi stylu, no to też, no to pozostawia wiele do życzenia, a Najman to nawet nie będę go komentował, więc uważam, że jeden, drugi u siebie warci są i tyle.